W Zespole Szkół Mechanicznych goszczą uczniowie z niemieckiego Radebergu w powiecie Bautzen. Szkoła przygotowała dla nich sporo atrakcji, ale najważniejszym elementem wizyty są wspólne polsko-niemieckie zajęcia na specjalistycznym sprzęcie w szkolnych warsztatach, gdzie uczniów powitał dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Piotr Księżyk. Cieszę się, widząc Wasze uśmiechnięte twarze. Warsztaty Zespołu Szkół Mechanicznych i to, jak prezentują się po remoncie, to jeden z efektów współpracy bolesławieckiego powiatu z niemieckim powiatem Bautzen. Od kilku lat młodzież z tego powiatu systematycznie odwiedza bolesławiecką szkołę, a samorządowcy z obu powiatów wymieniają się doświadczeniami podczas wzajemnych wizyt w urzędach. Niedawno powiat budziszyński obchodził dziesięciolecie funkcjonowania. Na jubileuszowych uroczystościach gościła delegacja z bolesławieckiego powiatu. Powiat Bautzen jest najbliżej położonym naszym partnerem po stronie niemieckiej i mimo tego, że dłuższa współpraca jest na przykład z powiatem Siegburg, to jednak bardziej praktyczna współpraca jest z powiatem Bautzen i ona jest bardziej wszechstronna, bo współpracujemy w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, współpracujemy w realizacji wspólnych projektów, chociażby z zakresu turystyki. Od kilku miesięcy możemy już korzystać ze specjalnej strony internetowej, która w przystępny i ciekawy sposób zachęca do poznania lokalnych atrakcji. To tylko jeden z efektów projektu, jaki powiat bolesławiecki realizuje wspólnie z powiatem Bautzen. Wystarczy ściągnąć aplikację i zwiedzać. W dziedzinie edukacji wspólny projekt sprzed 4 lat z powiatem budziszyńskim zaowocował powstaniem transgranicznego Międzynarodowego Centrum Kształcenia Zawodowego. W wyniku podpisanego wówczas porozumienia niemieccy uczniowie przyjeżdżają do Bolesławca, by wspólnie z bolesławieckimi uczniami uczyć się m.in. mechatroniki. Tutaj dzisiaj gościmy kolejną grupę z miejscowości Radeberg z powiatu Bautzen, która to grupa ze szkoły mechanicznej, ze szkoły zawodowej przyjeżdża po to, żeby wspólnie ze swoimi polskimi kolegami przyswajać sobie taką innowacyjną technologię. Współpraca między powiatem bolesławieckim a powiatem Bautzen trwa już od 17 lat.